Historia żandarmerii wojskowej nie jest powszechnie znana i obiektywnie rzecz biorąc mało się o niej mówi. A tymczasem swoimi korzeniami na ziemiach polskich sięga już czasów napoleońskich. Jakie miała i ma nadal wielkie znaczenie, niech świadczą słowa Napoleona Bonaparte, który powiedział, że nie ma dobrej armii bez sprawnej żandarmerii. Pewnie też mało kto wie, że Grudziądz, miasto zawsze silnie związane z wojskiem, było w okresie międzywojennym kuźnią dla żandarmów, bohatersko spełniających swoją powinność wobec ojczyzny w czasie II wojny światowej. Najbardziej znanym w tym mieście był przedwojenny komendant Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, pułkownik Stanisław Sitek. Ta oto pamiątkowa tablica jest wyrazem hołdu, zarówno dla niego, jak i wszystkich szkolących się tu niegdyś żandarmów. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii powstało w Grudziądzu 1 stycznia 1930 roku. Szkolono tutaj żołnierzy wielokierunkowo i niezwykle fachowo. Z tej szkoły wyszło wielu patriotów, którzy przelewali swą krew dla ojczyzny w najróżniejszych okolicznościach. Między innymi byli bestialsko mordowani przez Rosjan w miejscach kaźni, znanych nam bliżej pod wspólną nazwą, jaką jest Katyń. Jedną z ofiar NKWD-zistów był wspomniany już pułkownik Stanisław Sitek. Koniecznie należy też dodać, iż ostatnim, walczącym z bronią w ręku, żołnierzem wyklętym, żandarmem szkolonym w Grudziądzu, był sierżant Józef Franczak, posługujący się pseudonimem Lalek. Cześć ich pamięci! Za mną znajdują się budynki, które niegdyś należały do Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. To właśnie tutaj wykuwano kwiat polskiej żandarmerii. Tutaj w dużej mierze tworzył się bohaterski etos tych, którzy ginęli na polach chwały w czasie II wojny światowej oraz byli mordowani w katyńskich lasach. Dzisiaj Stowarzyszenie Historyczne Centrum Wyszkolenia Żandarmerii z Grudziądza zabiega, aby powstała tutaj tablica upamiętniająca tamte wydarzenia. Jesteśmy im to winni. Znajdujemy się w sali pamięci w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu. Jesteśmy tu nieprzypadkowo, gdyż nosi ona imię pułkownika Stanisława Sitka. W tej sali znajdują się kopie różnych dokumentów napisanych przez żandarmów z okresu II wojny światowej oraz pamiątki z nimi związane. Na dziedzińcu z kolei odnajdziemy dom pamięci pułkownika Sitka. Warto również dodać, że co roku szkoła jest odwiedzana przez żandarmów z całej Polski w ramach Święta Żandarmerii Wojskowej.